Słuchajcie, presja, która nas otaczała tutaj przez cały nasz czas łowienia, trochę nie pozwalała, może nie tyle co nie pozwalała, ale trochę ograniczyła nasze chęci tutaj rozmowy do kamery. Ale teraz, gdy już jest po wszystkim, w końcu się zebraliśmy i co tu można powiedzieć? Można powiedzieć tyle, że przyjechaliśmy na Wygonin z zamiarem przeżycia sobie po prostu jakiejś fajnej zasiadki, pierwszy raz trochę dalej od domu, 420 km. Te zawody były taką trochę kwestią poboczną dla nas. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy w stanie tutaj tyle wyciągnąć. Tak jest, kurde! Ja pierdolę! Tak jest! Ja pierdolę! Skąd kupujesz ci żarki? Nie mam pojęcia, teraz tu mam jakieś foksowski albo z Rockworda. Łe, to takie rozpracowane czy drobnice wyżarło? Nie wiem, no pop-upa taki dałem ci normalny, znaczy pop, no pop-upa. Raczej drobnica. Tego dobrze, ja mam dobrą kulkę, bo ta moja, co ja założyłem, ten jest twardy jak skurczysy. Żadna drobnica nie wygryzie. Choć na początku chwilę porzucie, chyba słyszałem, że z dwa pchnięcia były u ciebie, a później już spać poszedłem. Późno puściłeś strasznie żyłkę. No wiem, ale dobrze poszło. Bo poszło tak widziałem, jak poleciało na szczytówce samym. Nie no dobra, jeszcze dobrze wpadło, na jedno na prawo poszła. Trochę tam się towar rozrzuci. A co, no to właśnie musimy trzeba się zastanowić. Teraz sporo wpadło celnie, więc po prostu tam tam połóżmy zestawy. No ja mam położony już ten lewy, jest to już. Zobaczymy, czy coś się wydarzy, czy nie. A jak coś, to właśnie nie wiem, czy to spompować jeszcze dwa razy dzisiaj, czy raz na przykład o 17, kurwa, zacząć spompować, ale to tak zasypać pół wiadra, nie? Nie wiem, no jak nie będzie się nic działo, to ja bym dopiero sypał później. Zobaczymy, no teraz dużo nie weszło, więc jeżeli ryba żeruje... To drobnica tego nie weźmie, te kulki też są w miarę twarde przez tam jakieś te pierwsze 6 godzin. Coś takiego. Ciekawe, jak tam właśnie ten orzech, czy on leży tam jeszcze. Czechów! Kurwa, ta prawa! No! Dawaj, dawaj! Ja pierdolę! To jest lewa!
Dawaj mi ten podbierak. Ja tam pójdę do ciebie. Tak? Mhm. To może ustaw tam dalej. A co tam w ogóle czujesz? Bo to ma. Ja go przerzucę do worka i zobaczę, dotknę sobie go i zobaczę, czy on. Wiesz, on jest taki garbaty, nie? Ale te boki weź poza zakrywaj. Kurde! Pierdzielony. Myślisz, że będzie miał 5 kilo? Nie wiem, może. No 2,5 kurna, jakby odjął, może to jest 5 kilo. Może no. I ma. No najwyraźniej ma. No to mamy trzeciego i czekamy na sędziów, no. Czyli mamy 5 kilo, około 6 mówiłeś, tak? 6,5 i 8. I pewnie 8. No. Jako pierwszy było. To największą może na no to tak zróbmy. Ważenie od stanowiska 20. Trzy rybki. Z odgłosu wynika, że mamy chyba 3 kity z kompletem, także to będzie kompletem. Od której złożyła, od którą wyciągali. Ktoś wam się żyłka otarła, albo tak, puknęło, nie? To masz piknięcie było na piknięcie twojej. I szczytówka cała drżała. Tak. Dobra, dajemy na wagę, nie od razu. Jedni kocią, drudzy zaczynają, ba, dali po. Oni tam spombują czy holuje? Się wypatruszy. Ale nie stałe sobie się tego chcą. Ty kurwa, porosta. No rzucał. Oficjalna waga 6,60. Zdjęcie od razu i to jest następne, nie? Tak, dokładnie. Ja mam teraz fotografer. Fotografer, to by tutaj taki macie dyskusję. Nie przeszkadzam ci? Nie. Tylko muszę spisać tą falę. Dobra, łowca jest ten sam? Następnej ryby? Nie, drugi ja bym był. Dawaj worek. Ja mam, dziękuję. Mamy to, dziękuję. Półtorej godziny jedną rybę zważyliście. No przez półtorej godziny otrzyśmy. Jakby ważyliśmy ostatnio. Daj całą rybą. Lechu, dawaj jedzie. Stanęło, to nie wiem właśnie teraz. A teraz stopi. Na mnie weź. Ale się sytuacja wydarzyła, dwa brania naraz. Ja wyciągnąłem małą rybkę, myślę, że około 4 kilo, ale zważymy go zaraz. Może będzie miała 5 kilo, może będzie liczyła się do klasyfikacji.
A Grzesiu dalej holuje. Klejniak w wodzie, a tutaj się holuje. Ciekawe, czy idzie po krzakach, czy jest jakiś naprawdę większy. No ale to jeżeli może iść... Szarpnięcia żadnego nie czuję. Czuję tak, jakby on albo bokiem jakoś stawał i był cały czas przy dnie, poszorował po tych... po krzaczkach, ale no czuję masę jakąś. Wydaje mi się, że mało on nie powinien być. Dobra, niech ci się na razie nic nie wydaje. Na razie tego wycholu. To jest chyba ładny całkiem. Nie jakiś gigant, ale... Kurwa, sorry. Z 13 ma, nie? Albo z 15. Dobra, jest to sprawdzimy. Kurwa, ty! Ja nie wiem. Może to ma powyżej 15. Zaraz zobaczymy. Zobacz! Kurde, długi jest to. Zobacz. 20 to chyba jeszcze nie ma. Nie no, mu brzucha brakuje. No. Jest pierwsza większa rybka. Kilo, pakujemy do worka i czekamy na sędziów. No, może być fajniejszy. Jak coś czujesz po szczytówce? Strasznie mi utrudnia czucie te rośliny wszystkie, ale chyba nic mało też. Ale w końcu waga poszła do góry z tego miejsca, z zatoczki. Nie? No. Oj. Nie no, po co to robisz? Nie wylezie cię. Bez przesady. Czekamy na sędziów. Dobra, dyni się teraz. Ile tam dokładnie jest? 16,25. Dobra, pusty. Aż tak szybko to... Nie ma czasu, dobra. Dobrze.
jeszcze w domu cię. Drugi by to ma jeszcze. Wracam. Zawsze coś. Zawsze się coś zadziało. Jedzie, jedzie. Odkurza, ty za prawo. Ale przez krzaki się. Zaczujesz takie, że mocno się trzyma dno? Na razie cały czas się jak krzaki przeskoczyłem. Już plus mamy chociaż taki, że kolejna miejscówka wyjechała. To tak wszystko raczej się przywróci. Spokojnie kup się. Pierdala się tam. Ha! Tak jest! Kurde! Za pierdolę. On będzie miał 18 kilo może mieć. Tak jest! Kurwa mać. Jakie dole. Ty, ale... Jakie bydle. Kurwa mać. Takiej ryby to ja nie widziałem. Ale widzisz, dobrze ci kurwa poradziłem, żebyś w tamtą stronę kliknął. Trzymaj, ja idę po worek. Ja cię pierdolę, to nie jest kilo, czy nie? Nie, 20 raczej nie. Mówię 17-18 na bok. Ja nie wiem. Ja pierdolę. Kupio, wychodzimy na prowadzenie w sektorze. Ja pierdolę. Dobra, przesumaj ten, ja go odhaczę. Jezu, druga, ja pierdolę. Kiedyś siedzi na pewno, ale... Dobra, ja go szybko do wora wpierdalam. O, stary! No jest bambaryła. Kurwa, takie ryby to są! Stary, to się ledwo mieści na tym. No ja wierzę, on jest potężny. Słuchajcie, jest ryba, ledwo się mieści, kurwa, na macie. Kurwa mać. Też? Jest, ale jaki ładny. Kurwa, chyba spory jest, co? Ty, no, ze 13 ma, no. Ja pierdolę. Co się dzieje? O kurwa. Ty, nas 15 może mieć. Ja pierdolę. Ale kombo poszło. Ale weszły rybki. Dobra, dawaj. O kurwa. Chcesz go? Ja odkaczę. Ja pierdolę. Jak przyjadą do nas nawa, to nie to się kurwa dziwię. Dobra, przez 5 minut, to je na mnie pokaż. Przez 5 minut mamy dwa brania. Jeden myślę, że ten co mój, pierwszy już jest z worku, ponieważ wyjechała druga ryba. Myślę, że on ma z 17 kilo co najmniej. Tutaj ważymy kolejne... No teraz zobaczymy po tym, jak ten będzie miał z 16 kilo, to tamten ma pewnie z 19, dobra, myślę. Patrzymy wstępne ważenie, bo trzeba podać. Do sędziów! 17 kilo, 18 kilo dobra, będzie ale idę miał. Z workiem.
20 prawie. Niecałe 20 ma, czyli ma 8. Nie pierdol, że tamten ma dwie dychy. Kurwa, gumba. Dobra, ważymy mojego, wyłączaj. Dobra, teraz ważymy mojego. Będzie dwie dychy, czy nie? Myślę, że nie. Zaraz zobaczymy. Tyle, co mój ma. Trochę więcej, z kilogram więcej będzie miał, 19. A ile pokazało? 20,8, coś takiego. Dobra. Będzie miał albo będzie miał niecały. Dobra, wiesz, sznurek, kamerę odkładaj. A bo chciałem, wiesz, rozpocząć negocjacje wieczornych tańców. Ale jak jesteś. Na to wam nic nie daje, tylko... Tyle, że do ilości. No dobra. 7,78. A liczysz? Słuchajcie, panowie, w krótkim czasie, w jakim czasie te ryby złapaliście? 10 minut. 3 ryby, 10 minut? Nie, nie, to dwie. A to była rana. A już, a Maciej nie robi małej. Nie, o której? Duże zrobi. 14-25. Pamiętam. To już zrobione. Gdzieś 11-12, chyba coś takiego. Dobra. To jest malutka, 6,93, ale zaraz kryją się dwie piękne ryby. A może jednak damy radę, żebym ja pierwszy wziął, bo no tak to będziemy się dwa razy przebierać. Podamy. Za to, dobra. To? No, tak. O kurwa, to godzina będzie robota. I co, ile? Ładno. 21. 21-125. No ale tu gra idzie o Big Fisha jeszcze, nie? O. Widzimy, że znowu odejmujemy. No. Ze stojakiem pójdzie. Dobra, ja trzymam. Patrz, do ręką do 20. No. No. Czekaj, czekaj, tam nie rozpinę. Mamy. Cóż to za ryba? Ale ósmo. O, ty, ja w ogóle to tej ryby to tak średnio nawet kojarzę. Ale to jest wspaniały. O takie PB to ja mógłbym mieć. To ja taką tu mógłbym złapać. A to PB jest? No, to PB. To gdzie? Jadro! Ja mam laski! Większe wiadro? Większe, większe macie! Akurat ładnie. To lodówkę mam. O, ładnie. Kolega już zadbał o to. Lepiej zapamiętał. Glonów nabierz. A ta druga też jest ten golet, znaczy taka czy po 21 kg złota. A nie mamy dwóch mat, żeby dubleta im fajnie pstryknąć kabanami? To byłoby dobre. Słuchaj, wodzie! Wodzie! Zostawcie potem do wora tego drugiego. Gdzieś z dwoma wodzie to zrobimy. Tak, na pierwszą. Ile miał? 19, 13. Piękna ryba. Nie, co ci się tak kręcę często? Mi? No, no, jak spokojny. Proszę. Jaki spokojny, patrz jaki spokojny. Najbliższą rybę na wygonienie złapałeś. No. Co, próbuję? No. Dalej. Pierwszy raz w życiu. Tylko nie. Jeżeli będzie piana, nie? To daj to nie, małe. To małe. Daj, 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 daj. Ogarnijcie. Daj. Kurwa, kurwa, taka ryba. Jaki piękny. Kurwa, ale... Jest, bydle. Tak jest. Jest piękny. Na gigantyka ją ukradną. Dobra, teraz tylko bez ten. Sama ryba, nie? Patrzcie na to. Naprawdę niedużo. Łapy pozabieram. Nawet nie wiem, czy widziałem piękny. Łapy pozabieram. Szybciej! Zabieram i kurwa grzechu wypierdalać z kadru. Bo do woderów jest elegancka. Nie widziałem chyba jeszcze tak pięknej ryby. On jest w ogóle taki krótki, a taki zbity. Tak. Taki francuski. Maka kula. Ty jest piękny! Trzymaj, trzymaj, trzymaj! Wiesz co, obsuwa mi się z... Dobra, zbędę na rękę. Zrobimy w tym jeszcze. Dobra, to worka potrzebuję, nie? Bardzo proszę. Tak, już i tak wlazłam. Nie mówię, że podnosi. Kurde. Kurwa, przyjdę. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. 10 minut, dwie takie ryby. Chodź, kochaj. Na grzechu. No, będzie trochę? Petardo. A tamtą zrobiliśmy, czy nie? Tamtą tak, ma. Kurwa, stawi tam było? Krwawi, krwawi. Tak, stawi, co macie fotę, tak? Jest fotę z tobą? Tak, jest. Ale musisz tam podnieść wysoko, nie? Jeszcze musisz wyżej.
za płetwę, spróbuj go chwycić. O, teraz jest to czarny. Masz na rybę? Masz na rybę. Musisz... prawą rękę wyżej. Tak jest, jeszcze wyżej. Ale mi się tak to prześlizguje na lewą za bardzo. Wsadź sobie te dwa palce pomiędzy tą płetwę. Przesuń rękę, górę się schyl i wszystkie ręce przełóż przez rybę. Tak. Suwe i dwa palce pomiędzy tą płetwę. Tamtym już złap tak samo. Dasz troszkę wody jeszcze? Tak samo. Dobra, ja wezmę, okay. Weź te dwa palce pomiędzy płetwę. A, gdzie będziemy robić? Tam. Albo... pomiędzy płetwę, pomiędzy płetwę. No spokojnie, musisz tak tamtą płetwę pomiędzy palce Wiktorii i tą pomiędzy... Wtedy sobie rybę stabilizujesz, ona wiesz. No jeszcze trochę. No i dawaj, i teraz do góry. Bajeczkę. I tak musisz próbować. Przelanie poszły. Trochę wyżej prawa ręka i będzie super. Baja, o teraz jest bajeczka. Super. Mamy, kurwa. Dobra. Dobra. I teraz dobra, do wody ją. No baja, kurwa! Z pełną premedytacją, kurwa. Bo ja... ale będą my lani. Ale ja temu nie ufam. Nie, są wodotworne. Świadom swoich praw i obowiązków. Ogon wyżej. Jeszcze się spina. Trzymaj. Super. Bajeczka. Na rybę, na rybę. Na ogon. Zabrać slinga. Podejść. Nie, to mamy. Podejść i mu na chwilę zabrać slinga. Dobra. Nie, mamy. Jest zajebista, kurwa, fotoserio. Dobra. A tu się nie podpierdoli. Masz 25 minut do nagrywania, także się streszczaj. Dobra. Ale to nie widać jak na zdjęciu, serio. Coś na to? A czemu się... obróć się właśnie troszkę w tą stronę, do nas? O, tak. O, pięknie. Kurwa, jaka ryba, ja pierdolę. Trzymaj. Robisz najładniejszego karpia na wygoninie, trzymaj. Nie było pół. Jak tam? Jeszcze próba? No, jeszcze jedna próbować. Wyżej ryba trochę. Trzymaj. Siódkę wyżej ogon. I trochę niżej ryby teraz. Dobra. Trzymaj pionowe jeszcze zrobię. Jeszcze co? Pionowe. Jeszcze raz. Zrobię. Dobra. Siódkę wyżej. O. To chyba śniadania dzisiaj kurwa nie jadł. Skarżam się. Dobra, tak. Teraz we dwójeczkę, no. 70, 80. Dobra, pany, dobra, teraz idziemy. Na poważnie. No. Nie widać mnie? Widać. Nie, pierw robię wam. Ja zrobiłem, że widać. Razem bez oblewania, żebyście mieli. No. I potem jak schowacie znowu do worka. No. I ja muszę ustawić sobie czas naświetlania tak, żeby było widać, że jesteście oblewani, a nie żeby się wszystko rozmazało, nie? Dobra. O, kurwa, ciężkie to wiadomo. Ta już odpierdala manianę, wiesz? Co? Ta bliżej mnie już odpierdala manianę. Dobra, jak tam? No. Robimy? Jop. Ale to najpierw sami. Dwójka. Nie, połóż sobie ją, bo na razie... Uwaj. Jeszcze. Czekaj, muszę zobaczyć. O, dawaj, dawaj. Teraz będzie okej. Okay. Uspokój się. Grywało. Jedziemy. Ajajajajaj. Czekać. Teraz sprawdzę sobie w galerii. Dobra. Kurwa, no. Złapało. Wyżej. Ogo. O! Trzymajcie. Jebany klisza się skończyła. To z lewej wyżej. Patrzaj. A kurwa. Trzymaj cały czas, kurwa, trzymaj, puść. Wyżej ryba. Czekaj. Długo nie utrzymaj. Trzymaj go, kurwa. Wiesz, babcia, kurwa. Trzymaj, kurwa. Kurwa, mamy to. O, jest. Pierwsza jest. Teraz ustawiam przysłonę. O kurwa, się inaczej trzymało. Szkoj, możecie jechać do domu. Dobra. Trzy. Te. Raz, dwa. Ojajajajaj. Akurat się rzucił. No dobra, no to jeszcze raz. Julka, nie wtrafiłaś. Musisz wyżej. Akurat się rzucił, czekaj. Bo on bokiem dostał, a to na łeb ma iść. Prosto w łeb ma to iść. No kurwa, zaraz dostaniesz. Ty już dostaniesz. We are ready, mate? Yeah.
Yep. Jestem w kadrze? Dobra. Nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Ale żebyś wiadra ten nie pierdolne przez niego, w ciebie. Trzy, cztery. Tak jest. Nie, przepraszam, nie chciałem, nie. Tak jest. Dobra. Petarda. Czekajcie, tylko jeszcze teraz nagram was. Zabierz to szybko, 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 szybko. Slingi, slingi. Dobra. Zabierz slinga. Może coś jeszcze strzelić. Spróbujmy do slinga jeszcze. Może coś strzelić bez. Oj. Jak się nie uda, panowie, to spierdzę. Proszę, spróbuj go. Normalnie, dobra. Dawajcie ręce. Połóż sobie na taflę ją i jeszcze raz podłóż ręce. No. Dobra. Gotowy? Dawaj. Dalej mają rybkę. Jeszcze, bo fotografer dał dupę. Ja też nie mogę z tym. Dobra, Grzechu, jeszcze raz. Czekaj, 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 bo już nie mam w ogóle złapania, nic nie widzę. O, pięknie, jest. Kurwa, ale fota. Wyjdzie to szatanie. Jest? Mamy? Dobra. Dobra, nie trzyma. Ja pierdolę, ale macie zdjęcia. Kurwa. Tak jest. Ja to jeszcze nie, to było to ostatnie, nie? Ja jeszcze tam wyszaję jakieś inne. Morda, ta fota będzie rozpoczęła na zdjęcie. Zawody były taką trochę kwestią poboczną dla nas. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy w stanie tutaj tyle wyciągnąć. Wylosowaliśmy stanowisko 20A i na początku niezbyt byliśmy dobrze nastawieni, ponieważ całe dno było pokryte krzakami. Jak próbowaliśmy cokolwiek zbadać markerem, no to się nie dało po prostu. Marker się blokował, dipper wskazywał po prostu 30-40 cm krzaków, więc byliśmy bardzo zniesmaczeni, no ale zrobiliśmy przypony z fluorokarbonu. Ty miałeś co miałeś? Czoda? Nie, ja miałem multiriga, no, tylko łamanego no, z fluorokarbonu leciący w otulinie, a drugiego to miałem diriga, tak samo łamanego.
No, ja wędkowałem po lewej stronie na zatoce, oczywiście Ronilk na fluorokarbonie, ale na tej drugiej wędce prawej miałem węzeł bez węzła na fluorokarbonie i po prostu krętliczek ze stoperkiem na haczyku. No i generalnie co możemy powiedzieć, nasze miejscówki wybraliśmy taką prostą metodą, zobaczyliśmy gdzie były spławy ryb. Ryby się spławiały. Ryby się spławiały mniej więcej w tych miejscach, no i tam postawiliśmy zestawy. Najwięcej drobnych ryb to z zatoki. Ale jedna trochę większa też wyjechała, ta trzynastka. Trzynastka wyjechała jedna z zatoki. Znaczy dokładnie miała 300-580. Mhm. 13580. Co, kluczowy moment, który nagrał nam się w pełni, nagraliśmy go w pełni. Kluczowy moment dla naszych tutaj zawodów i całego wędkowania nastał, kiedy to był? Czwartek to był? 25 sierpień i to był w czwartek. W czwartek o godzinie 17 pierwsza rolka u mnie, karp 19-130 na macie. W tym samym czasie, dosłownie na koniec holowania, drugi odjazd. 18-830 na macie, tak? 18-93, a twój 19-13. A, 18-930, no. I tyle, no i na multiriga, tak? U mnie na diriga było odjazd. A, na diriga, tak, prawie, no, prawie 19. No, u mnie na tej prawej wędce wyjechała 19. I tam właśnie jest ten węzeł bez węzła i kuleczka, popek. Chociaż on i tak nie podnosił tego haczyka, ale czyli taki waftersik, można powiedzieć. No u mnie był ten zestaw zrobiony tak, że mniej więcej z 5 cm, 5-4 cm się unosiło to nad dnem. Mm-hmm. Jeden i drugi zestaw i na multirigu i na dirigu tak było. Dobra, czym sypaliśmy? Kule, for success, smak śmierdziuch i smak słodki. Do tego orzech tygrysi, zrobiliśmy sami orzecha tygrysiego. No i tak jak ty to brałeś i kulki ciąłeś jeszcze u siebie, tak, tam później, jak mówiłeś, w tej później, zatoce. Później ciąłem kulki, ale na początku dawałem je w pełni, nie? Tutaj ekipa teraz z Booking Fisha jedzie. Aha. Chcą chyba tutaj stanąć do nas. Witam. A ty chodził na Pawła. Dobra, panowie, no kurwa nie przedłużajmy. Ale co, poważnie dowody? No a jak, no ty kurwa mi się świata nie ogląda, stary. Zawsze kurwa duża, która wygrywa, wali na bajne wody. I na IBCC, i na WTC. A ja mu film znajdę. No pokaż ten film, bo... No poczekaj, nie, no zaraz pokażę, że wszystkie są pop. Idziemy? Aha. O! No i to się zajebiście, idę po tym niebieskim. Dobra, chodźcie panowie tutaj. Dawajcie zdjęcie im na ten. Dawaj, zróbcie panowie fotę. Chodźcie. To już tam zostawimy, wiesz? Dobra, panowie. Jeszcze raz. Nie, co? Już ani zostawmy tam. Ale fajnie będzie, niebieskie i czerwone. Zrobimy tam na tym. Na pewno? Tak. Dobra, panowie, ściągać klapeczki i rozpędzik do wody. Dobra, dobra. Trzy. No, mistrzowie, jazda. Trzy. Brawo, chłopaki. Brawo! Dobra. Brawo! Brawo! Żółta karteczka za wejście. Dwie żółte, czerwona. Do widzenia. Tak jest. Stanowisko. Stanowiska. Nieoficjalnie. Mistrz Polski juniorów 2022. Dobra. Idziemy zrobić oficjalnie. Zabijamy się. I zapraszamy na godzinę 12. Nie, no my wcześniej musimy się zawinąć. Wiesz? Jak szybciej. No żartuję. Czekaj, że się naprawdę czerwone warto. Żartuję. Już tutaj z ręką chciał lecieć. Tak sobie żartują wszyscy, a tu... Wy już wiecie, o co chodzi, no. Co by tu dużo gadać? Wygraliśmy, kurwa, Mistrzostwa Polski, rozumiecie to? Przyjechali do nas nieoficjalnie pogratulować.
przyjechali do nas nieoficjalnie właśnie. Kurde, przyjechali do nas nieoficjalnie, żeby powiedzieć nam, że wygraliśmy te zawody. Jedziemy na Mistrzostwa Europy. Jedziemy na Mistrzostwa Europy do Katlo w przyszłym roku. Co tu można powiedzieć? No, chyba opowiedzieliśmy wszystko. Siedzieliśmy na dęci po prostu do samego końca. Ile tam kilogram różnicy? No mówił, że do kilograma. No wczoraj coś mówił na live, że niby 400 gram różnicy między pierwszym a drugim miejscem. Ale powiedział, że kilogram. Jak było? No pewnie się dowiemy. Kilogram. Tam pewnie będą mówili o tych wszystkich. Dowiemy się za 2,5 godziny. To też zobaczycie. A my co? No, tak jak na początku tutaj tej rozmowy. W ogóle. No nastawialiśmy się, żeby może jedną większą rybę złowić na tej zasiadce, albo żeby wypracować cokolwiek. W ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby tutaj, że będziemy w stanie tutaj o coś walczyć. Jesteśmy pierwszy raz tutaj na Wygoninie, no ale udało się wykorzystać potencjał naszego stanowiska w pełni. Tak czy inaczej wygraliśmy, widzimy się na rozdaniu nagród. Dzień dobry, witamy was wszystkich na zakończeniu oficjalnym. Pierwsze co chciałem powiedzieć, to bardzo się cieszę, że mamy taką, a nie inną pogodę, bo ci co byli w zeszłym roku wiedzą co tutaj się działo i dzisiaj nie dosyć, że się udały zawody, dopisały drużyny, była super ekstra, bardzo mocno zacięta walka aż do samego końca. To dodatkowo jeszcze mamy na zakończenie piękną pogodę, no i oczywiście mnóstwo fantastycznych nagród. Aż za ciepło, chyba też z tych emocji. Moi drodzy, chciałbym w pierwszej kolejności podziękować wam wszystkim za niesamowitą walkę, za to, że daliście nam jako dość starym wygon karpiarstwa niesamowicie wiele emocji. Przede wszystkim związanych z tym, co się działo na przestrzeni ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, a nawet kilku dni, bo tabela się tak niesamowicie mieszała, że gdyby ktoś miał tutaj postawić jakiekolwiek pieniądze na jakąkolwiek drużynę z pierwszej dziesiątki, to myślę, że każdy by się 15 razy zastanowił. I tak naprawdę do ostatniego momentu nie było wiadomo do końca, kto tutaj na tych pudełkach. Możemy tylko dodać i troszkę wrzucić nutkę niepewności, że generalnie wynik rozstrzygnął się dopiero na ostatnim ważeniu o 8 rano. Do końca praktycznie różnica między kilkoma ekipami wynosi dosłownie 300-400 gram. Sami jeszcze dwa razy weryfikowaliśmy dokładnie każdą wagę ryby, każde zdjęcie, każdą tabliczkę, bo naprawdę różnica jest tak mała, zarówno przy sektorach, jak i przy top 3, przy top 5, że no naprawdę sami z ciekawością siedzieliśmy wszyscy i klikaliśmy te wagi ryb, jak to się zakończy, no i my już to wiemy. Tak, my to wiemy. Ja tutaj z tego miejsca chciałbym przede wszystkim podziękować sponsorom, ponieważ bez nich ta impreza na pewno nie miałaby takiego rozmachu, nie byłoby tak nagród, tak wielu nagród i tak wysokiej kwoty. Przypomnę, że sumaryczna pula nagród w tym roku dokładnie było to 95 100 zł, więc no jest to przeogromna wartość, która trafi tylko i wyłącznie do was. I przede wszystkim chciałbym podziękować Grzegorzowi, który jest przedstawicielem firmy Rich Monkey, która objęła patronat i sponsoring główny nad tą imprezą od tego roku, no i mamy nadzieję, że pozostanie to na lata następne. Jak będzie, przedstawimy wam wkrótce. Natomiast myślę, że jakby i sama forma nagród i wartość tych nagród dla zwycięzców, bo przypomnę, za pierwsze miejsce jest to voucher na kwotę 10 000 zł do wykorzystania.
w firmie Richmanki, za drugie jest to 7 tysięcy, za trzecie jest to 5 tysięcy, więc nagrody naprawdę bardzo pokaźne, więc Grzesiu, dziękuję. Ja również zabiorę dziękuję. Ci ten nóż. Ja również dziękuję i chciałbym jeszcze zadać tylko na zakończenie, że przekazać od właściciela firmy Richmanki, który cały czas obserwował zawody, cała nasza firma w Anglii śledziła wasze poczynania, zarówno dzięki waszym relacjom na Instagramie, które naprawdę bardzo fajnie się odbiły i przyjęły. Dostaliśmy deklarację od właściciela firmy, że jeżeli będzie wola organizatorów, my również wesprzemy tą imprezę w kolejnych latach i możemy tylko obiecać, że na pewno nagrody w przyszłym roku będą jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze i na pewno jeszcze bardziej rozbudowane, jeżeli chodzi o nas, więc my również bardzo dziękujemy wam za udział, za te emocje, bo dla nas też, tak jak Arek powiedział, był to ciężki orzech do zgryzienia. Różne sytuacje, dużo ważeń, jeżeli chodzi o sędziów, o ich pracę, praktycznie przez cały dzień do późnych godzin nocnych mieliśmy ważenia. Jak przejdziemy do statystyk, powiemy, ile dokładnie padło ryb, ale wydaje mi się, że to są jedne z najlepszych zawodów, jakie odbyły się na Wygoninie. Także ode mnie i od całej firmy Richmanki jeszcze raz dla was wielkie gratulacje i podziękowania. Ja, korzystając z okazji, chciałbym podziękować właśnie również tym osobom, bez których ta cała impreza by się, no można powiedzieć, nie odbyła. Bardzo duża ilość włożonej pracy, brawa dla sędziów. Chciałbym również podziękować temu panu Tymon, który jest za kamerą. Wyżej. Również chciałbym podziękować temu panu, który gdzieś jest z aparatem. Nigdy go nie widać, bo zawsze klęczy. Przypomnę, że Mateusz. Tak, zgadza się. Przypomnę, że Mateusz w zeszłym roku zdobył nagrodę właśnie z tytułu najlepiej prowadzonych social media. W tym roku jest, można powiedzieć, naczelnym fotografem na tej imprezie, więc też z tego względu zależało nam na tym, żebyście wy mieli możliwość również być może w przyszłym roku w innych formach uczestniczenia na naszych zawodach. No i ostatnia osoba, której chciałem podziękować, to jest ten pan Adrian Karpiowym Szlakiem, który od bodajże już chyba trzeci rok dzielnie nas wspiera tutaj praktycznie na każdej możliwej płaszczyźnie, począwszy od ważenia, filmowania, nagrywania, fotografowania, wspierania, no tak naprawdę wszystko, co tylko jest możliwe. Mimo tego, że super gotuje i dużo śpi, to jednak brawa dla niego. No i co, chyba przejdziemy do części oficjalnej prezentacji wyników. Zaczniemy od statystyk. Się zdjęło coś. Wpadli do środka, by było. Zaczniemy od statystyk, następnie przejdziemy do wręczenia wam zaległych nagród dnia, ponieważ jest to forma wynagradzania waszych codziennych trudów. I tutaj mamy nagrodę od sponsorów, które trafią do zawodników za złowioną rybę największą danego dnia. Następnie chciałbym, żeby Robert, który jest tam, albo może od Roberta zaczniemy, już powoli cię tu zapraszamy. Chciałbym, żeby Robert wręczył nagrody, które zostały w czwartek o godzinie 20 rozlosowane na live Trotki. Mieliśmy o tym powiedzieć na naszym live o godzinie 19, ale zrobiliśmy go o 20:40, więc mam nadzieję, że byliście, widzieliście, a jak nie, to zaraz się dowiecie. No i oczywiście potem przejdziemy do nagród mniejszych, większych, aż dojdziemy do punktu kulminacyjnego, w którym dokonamy losowania wśród ekip, które zostały, dwóch nagród. Pierwsza będzie to nagroda ufundowana przez Booking i Łowisko Wygonin. Jest to start przyszłorocznych mistrzostwach juniorów darmowy. Jeżeli ktoś nie będzie się kwalifikował
na te zawody. Będzie to nagroda zbywalna, czyli będzie mógł sobie to odsprzedać. Drugą nagrodę będzie to nagroda specjalna, o której dowiecie się, jak ją wylosujecie i ustalimy sobie dokładnie, co to będzie. Także dziękuję Wam bardzo, że zostaliście do końca. Po ilości jajeczek okaże się, czy pozostali wszyscy, czy jednak ktoś się nie pokusił, by pojechać do domu. Ostatnia rzecz, która tak w sumie na podsumowanie przychodzi mi do głowy, to jest to, że w tym roku były to pierwsze zawody, na których wręczyliśmy pierwszą żółtą kartkę, oraz były to zawody, tak, Grzesiu wręczył, oraz druga kwestia, były to zawody, na których widać było, że zawziętość, zaciętość, być może też w pewien sposób pula nagród wpłynęła na to, że trochę się tarliście, że tak powiem, między sobą. Nawet wczoraj jeszcze o godzinie chyba 21:30 mieliśmy jedną interwencję, co świadczy o tym, że najprawdopodobniej coraz bardziej Wam zależy, co świadczy o tym, że jakby też dorastacie powoli do takiego momentu, by walczyć o swoje. Ja się z tego tytułu bardzo cieszę, z tego względu, że walczyć o swoje należy. Oczywiście zawsze ta walka, jeżeli chodzi o kwestię fair play, jest najważniejsza. Tak jak mówimy, jeżeli ktoś się nie dogada między sobą, od tego jest nawet nie ja, tylko jest Grzesiu, który zawsze mocną ręką wraz z naszym Herkulesem Pawłem wpada na stanowisko. I na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Natomiast, tak jak wspomniałem na początku, jest to dobry kierunek, trzeba o swoje walczyć i jeszcze raz brawo dla wszystkich zawodników. Więc dosłownie kilka słów, jeżeli chodzi już o podsumowanie statystyk, co bardzo pokaże, jak łowne były to zawody. Na całych zawodach złowiliście 98 ryb o łącznej wadze tony 156 kg i średniej wadze złowionych ryb 11,8, także naprawdę brawa dla Was, bo... jest to bardzo godny wynik. Złowiliście 39 ryb w przedziale 5-10, 36 ryb w przedziale 10+, 21 ryb w przedziale 15+, i dwie ryby 20+. Dzisiaj rano wyjechała jedna rybka 20+, która bardzo pozmieniała, więc do tego dojdziemy trochę później, żebyście się jeszcze chwilkę podenerwowali. Najlepszą dobą okazała się druga doba, czyli 23 sierpnia, w trakcie którego dnia złowiliście 233 kg ryb. Także jeżeli chodzi o taką garść statystyk tego typu, to mamy to zamknięte. Jest Pan Karpczyk. Ja tu? Tak, przepraszam. Gdzie mały jest, to nie widać. Więc powiedz, od czego teraz zaczniemy. Myślę, że zaczniemy od nagród dnia, mam to ja. I tutaj będę wyczytywał stanowiskami. Prosiłbym tylko o stanowisko, które wygrało taką nagrodę, o przejście tutaj do nas. Potem odbierzecie nagrody, żeby nie robiło się zamieszanie. Każdą drużynę oklaskujemy i tyle, tak? Pierwsza nagroda dnia, która już praktycznie można powiedzieć połowicznie została wręczona, bo mam maila na Messengerze, była to nagroda od firmy Isika, sklep wędkarski. Są to dwa vouchery o wartości 500 zł i trafią one na stanowisko 17 A i B. O ile pamiętam, była to ryba chyba 19, 68. Pierwszy Big Fish, który utrzymywał się przez wiele, wiele dni, więc zapraszam panów tutaj do mnie. Są? O. Brawo. Gratuluję. I zapraszamy następną drużynę, potem odbierzecie nagrodę. Następna drużyna, dzień drugi, stanowisko 20A i są to nagrody od firmy EcoBytes. Zapraszam, stanowisko 20A. Ryba 14,25.
Także widać, że ten chyba kolejny dzień obfitował dużą ilość ryb, ale nie dużo. Trzecia nagroda jest to nagroda od firmy Bite Zone, stanowisko numer 12. Waga ryby 16,60. Gratuluję. I tutaj odbierzecie sobie potem nagrodę. Dobrze. Po raz kolejny stanowisko 20A. Jest to nagroda od firmy Kartmarker Artur Zgutka. Także brawa ponownie dla panów. Ryba 19,3 kg, która dobrą sprawę rozpoczęła mocną batalię o pierwsze miejsce. Tutaj dzięki temu stanowisku tak naprawdę też mogło się bardzo wiele zmienić, bo chłopaki spędzili 2 tygodnie na tym stanowisku i przedostatniego dnia stanowisko numer 2 doławia rybę 19,78 i nagroda dla chłopaków od firmy Tletur. A gdzie oni? Znaczy tak. Ostatnia ryba, stanowisko numer 15. Zapraszamy panów. Ale wagi póki co nie podam. Tak. Wracam. Tak nietypowo właśnie postanowiliśmy zalosować 5 pakietów i jeden taki główny pakiet, 2 fotele. Jesteśmy po raz trzeci sponsorem tutaj na tej, uważam, że najlepszej imprezie młodzieżowej w Polsce. Także podziękowania jeszcze raz za organizatorów i dla was tutaj zawodników, że jesteście tutaj, chyba wszyscy się trafiliście, stawiliście, także tu jeszcze raz dzięki i zapraszam tutaj, albo wyczytam i potem po prostu sobie odbierzecie. Także wygrały stanowiska, pakiety takie 2 kg kulek TCT i 2 pinsy, stanowisko 10, 3, 17C, 15 i 6 oraz główną nagrodę, te 2 fotele, wygrało stanowisko 16. Także bardzo miłą informacją, jeżeli chodzi o zawody. 23 ekipy miały kontakt z rybą. 5 ekip nie złowiło ryby, ale również otrzymają od nas nagrody. Więc zapraszamy tutaj stanowisko numer 6, 7, 17, 22 oraz 22A. Walki do samego końca. Potem podejdziecie. W trakcie drugiego dnia była nagroda za pierwszą rybę zawodu na stanowisku 17AB. Chłopcy z teamu EcoBite. Rybka zameldowała się po 20 minutach i przez, tak jak wspomnieliśmy, 3, bodajże 4 dni była praktycznie big fishem zawodów. Także jeszcze raz, brawa dla chłopaków, to jest stanowisko 16. No to jeżeli mamy pierwszą rybę zawodów, to przejdziemy od razu do ostatniej ryby zawodów. Ostatnia ryba zawodów, Mikołaj Zarzycki, stanowisko numer 13. Dobra. Jak masz pisane? Zawodów. Stanowisko numer 4. Brawo! Tutaj
jest jeszcze. I możesz od razu dać chłopakom. Co? Tak? Jest to nagroda od firmy Invader oraz plecak od firmy Korda. Ja już idę. Gratuluję. Bardzo chodź tutaj. Zajebiste nagrody. Zajebiste nagrodę za poładną. Brawo, brawo! Tych zawodach jak najwięcej, bo chcemy, żebyście byli przez, z nami przez lata. Wiadomo, niektórzy już są na schyłku swojej kariery juniorskiej, więc musimy tutaj bardzo mocno oklaskiwać tych najmłodszych. Zejdziesz? Przez które mieliśmy, że tak powiem, trochę wątpliwości, trochę myślenia na ten temat, która ekipa otrzyma tą nagrodę. Ale stanęło na tym, że Areczku, nagroda wędruje do... Generalnie mamy... jakby chcielibyśmy tą nagrodę wręczyć dwóm ekipom, ponieważ były dwie ekipy, które zachowały się, nazwijmy to bardzo fair play. I pierwsza nagroda trafia na stanowisko, to jest bodajże numer 18, Michał Skolimowski, Grzegorz Nidecki. Jest to ekipa, która notorycznie ze stanowiska 18, dopóki chyba w środę chłopaki ze stanowiska 17C nie złapali ryby i nie dostali od nas maty, wędrowali z 18 na 17C z matą, więc nagroda jest dla was. Tam potem sobie odbierzecie pakiet kuleczek. Jest to nagroda ufundowana przez firmę MaxCarp. Proszę. Dziękujemy bardzo. Oraz... Nie, nie, oraz drugą nagrodę jeszcze, ale to mamy dla innych. Tak, postanowiliśmy wyróżnić jeszcze jedną ekipę. Była to ekipa ze stanowiska numer 3, która chłopakom z czwórki, którzy po zerwaniu chyba 4 czy 5 zestawów użyczyli strzałówki, więc zapraszam chłopaków ze stanowiska numer 3. Gratuluję. Coś tam siadło. I to są dla was do podziału. Bon. Okej. Kolejna nagroda. Jest to nagroda za najmniejszą rybę zawodu od firmy Fantasy Bite. Ponownie stanowisko 20A, rybka 5,45. Tutaj dla was najmniejsza z możliwych statuetek. Ale to ja już bym proponował, żeby chłopcy zostali. Oraz bony. Może tutaj tam proszę, bo chodźcie, obróćcie się. Tu, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Największa. Tam się obróćcie do pana Mateusza. Cyk, cyk, cyk. I chłopcy zgarniają od razu dwie kolejne nagrody za największą ilość złowionych ryb oraz największą masę złowionych ryb. Dobra, jeżeli chodzi o największą masę złowionych ryb, chłopcy zbierają łączny wynik 133,56, łowiąc 13 ryb. Więc wielkie brawa. Gratulujemy. I potem będziecie mieli tutaj pakiet kulek do odebrania, więc na koniec. Tak, nagrodę ufundowała firma Bandit Carp oraz Akabaj. Brawo. Brawo. Teraz nagroda Instagramowy Kimi Carp Angler. Nagrodami, nagrodą jest voucher od firmy Dave Carbobins.
Jest to voucher o wartości 600 zł, więc możesz sobie tutaj coś ciekawego. No i teraz dodatkowo statuetka oraz dodatkowo voucher na tygodniową zasiadkę, żeby mieć ładne relacje Tomkowi Mulce, który przypomnę jest sponsorem naszych sędziów również. Także tygodniowa zasiadka od Tomka. Dodam, że w tym roku zasiadki są niezbywalne, więc nie można nimi handlować. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dla ciebie również voucher do wykorzystania oraz zasiadka u Tomka. Gratuluję jeszcze raz. Big Fish Under 18. Największa ryba zrobiona dla osoby poniżej 18 roku życia. I nagroda ta wędruje na stanowisko numer 15. Kuba Toczko. Wagi dalej nie podaje. Nagroda dla was fundowana jest przez firmę Boatman. Jest to udeczka, którą zdalnie sterowana, której pewnie wam brakuje, więc potem ją odbierzecie. Prosiłbym na razie może o otrzymanie dyplomu oraz nagrody. Chowaj wagę! Chowaj wagę. Na razie masz go tak przy. Także gratuluję. Do zdjęcia nie mogę pogadać. Dodamy, że ryba została złowiona dziś. Dobra, może chodźcie tutaj, z jednej strony, z drugiej, z drugiej. Plecami zakryć. O, czas dla fotorotera. Na dzień teraz. Tak, brawo dla chłopaków jeszcze raz. Dodamy, że jest to tak naprawdę jedna z niewielu ekip, która na głębokiej wodzie osiągnęła fantastyczne wyniki, więc... Tym bardziej tutaj się chłopakom brawa należą, tym bardziej, że w zeszłym roku mieli to samo stanowisko, na którym złowili ryb. Zero. Ale mieliście jedną spinkę. Tak. To jest powrót. Ostatniej doby chyba, o ile pamiętam. No. Nie, no leszcze złowili. O, no. Jak to Adrian mówi, chabudę leszcze. Gratulujemy jeszcze raz. To zabierajcie. Postanowiliśmy nagrodzić dwie pierwsze ryby, które przekroczą wagę 20 kg. Jak wiecie, na zawodach padły tylko dwie ryby w tej wadze i Arku, cóż to za nagrody? Nagrodami są to od firmy Fox, Broly, chyba w Camo, ile dobrze pamiętam, Fox Ultra, system 60, więc nagroda naprawdę bardzo wysokiej wartości. I pierwsza nagroda taka trafia na stanowisko numer 3. Do pana. Gratuluję. Nawet we dwójkę przy dobrych wiatrach się zmieścicie. Proszę nam się tu odwrócić. Na jednym łóżku. Odwróćcie się tu ładnie do nas. Dowodźcie tu. Wasza brolka nie moja, szybaj. Tu jest. Dzisiejszego poranka Kuba, Toczko. Zapraszamy chłopaków. Dziękuję bardzo. I otworzymy jajeczka na sygnał, dobrze? Także zapraszamy kapitanów drużyn. Dobra, idę, bo ja tam zgłaszałem nas. To po jednym proszę. Puste. To puste? Zostało pod spodem. Jak poszczęśli nic? Co? Poszczęśli z jajeczki. Kogoś nie ma? Nie, chyba nie. Prawdopodobnie 11. Nie, no widziałem chłopaka. Nie masz siódemki? Komisyjnie otwórz.
Co? Ja pierdziele. Nagroda specjalna od Grzesia Kozala to dla mnie. No. Nie, naprawdę, nagroda specjalna. To jeszcze raz, wszyscy oddajemy. Nie, naprawdę, dobrze. To pierwszy do Arka dobiegnie. Powoli do nagród głównych i rozpoczniemy od Big Fisha w każdym sektorze. I teraz tak, jeżeli chodzi o nagrodę, są to nagrody indywidualne i nagrodą dla osoby w każdym sektorze, która złapała największą rybę, jest ufundowany przez firmę Premium Selection, której niestety tutaj z nami nie ma, wyjazd na przyszłoroczny wyjazd na łowisko Katlow w terminie, gdzie mamy całą wodę i jest to termin początek sierpnia, więc przechodzimy do rozdania nagród. Przypomnijmy tylko woli zasad, że Big Fish zawodu nie wchodzi do zwycięstwa w sektorze. Zaczynamy od sektora Karpolsku. Sektor Karpolsku. Stanowisko 17 A B. Kuba Wiechowski. Możesz, będziesz miał okazję poćwiczyć na katlo. Nasz sektor jest, od kogo jest? Od ciebie. Też. Gratulujemy. No chodź. No to dobra ekipa, która nie ma tak już koło. Także jak widać wszystkie grube ryby, konsekwencja dwóch tygodni zaowocowała rybą ładną. To dla siebie, to dla siebie. Numer 15, Kuba Toczko, waga dzisiejszej ryby 20,78. 26. Także zabrakło dosłownie 100 gram do podmiany Big Fisha zawodu. Rozmawialiśmy na temat tego, że chłopaki chcieliby pojechać na kato. Jedną miejscówkę już masz. No, brawo jeszcze raz. Jak już jest? Stanowisko 17 AB, Patryk Skubicy, Kuba Diakowski, waga 49,43. Chłopcy mówili w pierwszej i w ostatni dzień. Masz na pewno... Co? W Karpolsku Looking Squida nie ma, ale w tym akurat, tutaj. Także to dla was i potem odbierzecie sobie nagrody od firmy Karpolsku, więc to oczywiście. Więc zapas ziaren przynajmniej na 2 miesiące. Jeszcze ktoś jest wyższy ode mnie? Brawo. Sektor strażny Łajdarzycki 50,26. Stanowisko numer 3. Jakub Basierak, Jakub Kociuba. Hartmann, te wiadra. Wojciech Marszałek, Filip Kamiński, stanowisko numer 1. Brawo.
Dobra, dla Was są tam vouchery o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepie, żebyście sobie wybrali, co tam potrzebujecie. To. Oraz tam prezenty od firmy Stalomax. Na razie zapraszam do mnie tutaj do aparatu. Tak, prosilibyśmy tutaj Adriana, który, gdzie Big Fish, znaczy Big Fish, gdzie firma iCarpor oraz Imperial Bites jest fundatorem nagrody za największą złowioną rybę. I są to przynęty o nazwie Big Fish z firmy Imperial Bites i trafiają one do... Stanowisko numer 3, waga 20,88. Dostałem klasyfikacji, a więc klasyfikacja sumy trzech największych złowionych ryb. Generalnie powiem tak, przez cały tydzień generalnie między 8 a 1 miejscem przetasowania były ogromne. Czasami różnica naprawdę wynosiła 100 gram. I na dobrą sprawę dzisiaj nad ranem wyjaśniło się, kto będzie na podium. I powiemy tak, różnica między trzecim a drugim miejscem wyniosła niespełna 0,5 kg. Ale zaczniemy od piątego miejsca. I piąte miejsce, stanowisko 17AB, Batyk Skodnicki, Kuba Diakowski, Eco Bike Team, 49,41 kg. No i teraz, chociaż między pierwszym a drugim miejscem też jest niespełna 300 gramów. Ale... No dawaj, dawaj. Tanki, stanowisko rzutem na taśmę numer 15, Jakub Toczko i Bartek Toczko. Sąsiedzka rywalizacja, stanowisko numer 20. Dawid Węgrzyn, Mateusz Baron. Łączna waga ryby 51,80. Oj, malutko. Bądź od razu na podium. Kurna, ładnie. Malutko. Czyli jak wiecie, Mistrzostwa Polski juniorów były też eliminacjami do Mistrzostw Europy juniorów. Na łowisku Katlow. Jak wiecie, tylko ekipa, która w tym ekipa, która miała łączną wiek nie przekraczający 19 lat, można na te zawody pojechać. I tak się złożyło, że ekipa, która te zawody wygrała, również spełnia te kryteria. Także zapraszamy chłopaków ze stanowiska 20 na razie po odbiór nagrody jako drużyny, która pojedzie na Mistrzostwa. Mistrzami Polski
2022 zostaje ekipa ze stanowiska 20 o łącznej wadze ryby ponad 52 kg. Dodam tylko, że to było magiczne ile minut? 10. Magiczne 10 minut. W 10 minut wyjechała ryba ponad 19,18, chyba 18,80, nie? No. Zapraszamy na podium. Wikwisz sektora, gdzie on jest ten tutaj? Tutaj. Jeszcze jeden.